Dzień dobry. Dzisiaj materiał Chojniczanka TV będzie poświęcony bramkarzom, więc skoro o bramkarzach, to z trenerem bramkarzy w Chojniczance, Paweł Skiba. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Opadły już trochę może emocje po meczu Pucharu Polski z Zagłębiem Lubin, ale wciąż tym kibice nasi żyją i trochę między innymi od tego tematu również zaczniemy. Chojniczanka wygrywa po serii rzutów karnych, w którym jednym z bohaterów był bramkarz Paweł Sokół. I teraz jak to przygotowanie się do serii rzutów karnych wygląda, bo tutaj podejrzewam, to nie jest tylko na instynkt, na umiejętności, ale to też kosztuje trochę czasu przygotowania na pewno. Chciałbym powiedzieć, że często ludzie mówią, że rzuty karne to jest loteria, a dla mnie to jest trochę wyświechtane, tak? Do rzutów karnych jak najbardziej można się przygotować. Bezwzględnie bardzo ważna jest psychika, ale myślę, że ta psychika ważniejsza jest u strzelających, bo to na nich ciąży największa presja. Zaś bramkarz często się mówi, że już nic nie musi, on tylko może przy serii rzutów karnych. No i według mnie wtedy bramkarz musi zachować koncentrację na tym, jaką dostał informację, jaką dawkę informacji dostał od swojego trenera bramkarzy, bądź od pierwszego trenera i jak on ją przetworzy. Ale jak on już stoi w bramce, to za niego już trener nie broni. On broni sam, musi podjąć odpowiednią decyzję. Jeżeli chodzi o Pawła, przed każdym meczem Paweł dostaje informacje ode mnie na temat strzelających najczęściej rzuty karne. Tak było też i w tym przypadku. Niemniej był problem, bo ciężko było wytypować, jeżeli by były rzuty karne, na kogo postawi ten drużyny przeciwnej. Myślę, że około 3 albo 4 osoby z tej pierwszej piątki strzelających trafiliśmy, jeżeli chodzi o to, kto by mógł podejść do rzutów karnych. I nie ukrywam, że jeżeli chodzi o na przykład rzut karny, który został pierwszy obroniony przez Pawła, to tutaj Paweł nie dostał żadnej informacji. Tutaj też było ciężko akurat zdobyć na temat Żubrowskiego, jak on strzela rzuty karne, bo po prostu nie było go za dużo w materiale filmowym. Ale tu miałem nadzieję, że Paweł sobie z nim poradzi, bo go znał jeszcze z czasów gry wspólnej w Koronie Kielce. Natomiast jeżeli chodzi w szczególności o strzelających lewonożnych, to mamy pewien klucz, który myślę Paweł też wykorzystał. No, lewonożni zawodnicy myślę bardziej pokazują przed strzałem zamiar, gdzie chcą uderzać i myślę to Paweł wykorzystał. Szkoda, bo w jednej sytuacji według mnie Paweł mógł ciut więcej dać. Chodzi o bramkę Pawła Szysza, gdzie no, troszkę mieliśmy inny plan. Nie, że Paweł go zmienił, ale myślę, no, nie wytrzymał w swojej interwencji. Miał po prostu czekać do końca. Ale myślę i tak brawa dla Pawła za to, co zrobił. Także też ważne chyba w tym wszystkim jest to, że to jest kolejny ważny mecz, bo w rundzie jesiennej między innymi takim były Suwałki czy Katowice, w którym bramkarz jest pewnym punktem. Wiem, że tutaj w trakcie rundy dużo było też krytyki na Pawła, ale w tych ważnych meczach pokazuje, że nie bez przyczyny jest bramkarzem numer jeden kończący aktualnie. No to świadczy chyba o tym, że Paweł ma mocną psychikę, tak? Że się nie załamuje, jeżeli coś pójdzie nie tak. Tylko stara się, tak jak nieraz się mówi, że pies strzepać z wody i dalej bronić swoje, tak? Dlatego to jest, myślę, ważny punkt. A też z drugiej strony świadczy o tym, że Paweł cały czas musi dbać o swoją koncentrację, walczyć o to, żeby ta koncentracja w trakcie meczu była na najwyższym poziomie, żeby nie falował z formą, ale żeby ta forma była cały czas na wysokim poziomie. No, większość meczów Paweł miał dobrych albo bardzo dobrych. W tych najważniejszych meczach pomógł. Zdarzały mu się pojedyncze błędy, ale chciałem też zauważyć, że z wyjątkiem meczu z Ostrudą, gdzie zdarzył mu się no, duży błąd i on skutkował potem tym, że wpadły następne bramki i być może ten mecz nam się nie ułożył, że w innych meczach, gdzie zdarzały mu się mniejsze bądź większe błędy, nie było tego dużo. Potem po Pawle nie było widać, że gdzieś z tyłu głowy siedzi mu ten błąd, tylko tak jakby w ogóle tego błędu nie było, bronił dobrze, w dalszej części meczu pomógł. Także no o to chodzi. To świadczy jeszcze raz o tym, że ta koncentracja
musi nad tym pracować, ale że według mnie mentalnie jest silnym bramkarzem. A jeszcze chciałbym tylko wrócić, bo nie dokończyłem tematu z Karnymi. Również zawodnicy dostali tam małą dawkę informacji na temat bramkarza drużyny przeciwnej, bo tym się też zajmuję, żeby te słabe punkty wyłapać dziś u bramkarzy drużyny przeciwnej i myślę, że w 80-90% to wykorzystali. Jest, Chojczanka miała w pewnym momencie już nawet 5, można powiedzieć, bramkarzy, wszyscy młodzieżowcy. Chojczanka wyraźnie postawiła tutaj w tym temacie, że na linii będą bramkarze młodzieżowcy i jak wygląda ta rywalizacja w ogóle w drużynie, tak? Bo tutaj ta jedynka, no tutaj jest bardzo wyraźna, ale reszta napiera, a Kuba Banach też zresztą już zdążył zadebiutować w drugiej lidze. No zgadza się. Może zacznę od tego, że jasno było określone, że Paweł Sokół jest numerem jeden, bo jestem zdania, że bramkarz powinien dostać tą pewność siebie, że on jest jedynką i wiadomo, nie jest tak, że tą jedynkę się ma na cały sezon, ale ma się ten kredyt zaufania, no i musi tą jedynkę obronić. Zarówno Kuba, jak i Szymon są to bramkarze bardzo ambitni i są to bramkarze, którzy mocno pracują na treningach. Wiadomo, nie zawsze w różnych momentach ta praca się przekłada na to, że forma zwyżkuje cały czas. Przede wszystkim praca jest gwarantem tego, że forma nie będzie według mnie spadać, ale jeżeli się pracuje sumiennie, no to dba się o to, że ta forma rosła. Jeżeli chodzi o to, że Kuba zadebiutował, no to akurat według mnie był w takim dobrym momencie dla siebie, bo pracuje cały czas bardzo mocno, jest bardzo profesjonalnym zawodnikiem, bardzo profesjonalnie podchodzi do swoich obowiązków i akurat w jego przypadku w tym czasie ta forma szła w górę. Było widać u niego na treningach nie tylko duże zaangażowanie, ale umiejętności, spokój. W ogóle ten spokój go fajnie cechuje jako młodego bramkarza, spokój w podejmowaniu decyzji, pewność siebie i to prezentował na treningach i na to, że tak powiem, postawiliśmy. Zaś jeżeli chodzi o formę typowo taką fizyczną, sportową, to zarówno Szymon, jak i Kuba są na podobnym poziomie. Wiadomo, Szymon ma lepsze warunki fizyczne, ale tutaj postawiliśmy akurat przed tym meczem z Hutnikiem na ten spokój, bo po tym meczu z Ostrów, no przede wszystkim spokój był nam potrzebny w bramce. No i nie ukrywam, fajnie się zachowała też przy tym debiucie drużyna, która też bardzo pomagała Kubie w tym, żeby ten debiut był jak najlepszy. Zaś jeżeli chodzi o Szymona, Szymon był bliski też debiutu. Tutaj było duży balans na temat jego gry z Garbarnią w Pucharze Polski. Był bliski, ostatecznie została podjęta taka decyzja, że to Paweł zostanie w bramce z tego względu, że potem zaraz był trochę maraton ciężkich meczów właśnie Wigry, Motor, jeśli dobrze pamiętam, z Terminarza, a nastąpiły zmiany w składzie i tutaj trener też postanowił, że w bramce nie będziemy zmieniać, ale myślę, że Szymon również się doczeka swojego debiutu, bo na to ciężko pracuje i myślę, bramkarzy mogę tylko pochwalić za swoją pracę. Będąc w temacie Kuby Banacha, to jest chyba też melodia przyszłości tutaj, przyszłości dla Chojniczanki. Tak, mówimy tutaj o zawodniku z rocznika 2003, który bardzo odważnie, można powiedzieć, tutaj sobie radził. Sięgam zwłaszcza pamięcią do meczów w rezerwach w czwartej lidze, gdzie był pewnym punktem zespołu. I przypominam sobie niedawno sparing z Sokołem Ostrów, gdzie naprawdę kilka fajnych interwencji. No to tylko pokazuje też, jakim charakterem jest Kuba. Powiem szczerze, że Kuba otwarcie swoim zachowaniem pokazuje, że piłka nożna to będzie dla niego sposób na życie. Jest sfokusowany, wszystko stawia na to, że piłka nożna to będzie jego droga, tak? I tu sobie stawia 100% na pracę nad tym, żeby zostać profesjonalnym bramkarzem. I myślę, że sam on swoim zachowaniem, swoją pracą pokazuje nam wszystkim, że ta melodia przyszłości ma szansę szybko przypłynąć, tak, jako teraźniejszość. Powiem też tak, że postawa każdego z bramkarzy, ale bardzo mi się podoba u Kuby to, że on swoją postawą też nakręca pozostałych bramkarzy, że oni nie odpuszczają, oni tak samo ciężko pracują, no bo widzą, że Kuba, przychodząc tu jeszcze
rok temu był bramkarzem numer 4, tak? A już zdążył zadebiutować. To też pokazuje, że hierarchia ustalona na początku sezonu wśród bramkarzy nie musi trwać wiecznie i to właśnie o to chodzi, żeby to swoją pracą bramkarze zaburzali tą hierarchię i pokazywali trenerowi, no trenerze, chyba już czas postawić na mnie, być może trener się pomylił. Na tym to polega rywalizacja. A jak wygląda praca z bramkarzami w tygodniu, który na przykład poprzedza mecz ligowy, tak? Wiem, pamiętam takie sytuacje często i gęsto, że zespół cały miał wolne, a w poniedziałek rano od 9 czy od 8 bramkarze w klubie meldują się na treningu i pracują. Zgadza się, według mnie bramkarze muszą w tygodniu o wiele ciężej pracować, może nie o wiele, ale ciężej pracować niż zawodnicy z pola gry. Z tego względu, że bramkarz nieco mniejszą pracę fizyczną wykonuje w trakcie meczu niż zawodnik. Tutaj jest ten balans całkiem inny u zawodnika. Oczywiście zawodnicy ciężko pracują, ale dużo mniej czasu mają na myślenie, bardziej działają na impulsie, na tym, jakie sytuacje szybko zmieniają się na boisku, a bramkarz dużo musi zachowywać koncentracji i bardziej jest obciążony, bardziej psychicznie jest obciążony w meczu niż fizycznie. Dlatego, gdy zawodnicy po meczu dostają wolne albo mają trening regeneracyjny, wtedy jest ten czas, że bramkarzy można zaaplikować jedną jednostkę mocniejszą i najczęściej jest to jednostka i na siłowni, i na boisku. Plus jest to też trening wyrównawczy dla bramkarzy, który nie grał, by potem można jeszcze drugą jednostkę na siłowni w trakcie całego mikrocyklu dla bramkarzy również poświęcić. Jeżeli chodzi o cały mikrocykl, no to najczęściej w poniedziałek pracujemy nad siłą, jeżeli jest to dzień po meczu, plus wstawki zwinnościowe, szybkościowe w bramce. Oczywiście wszystko to jest elementem techniki bramkarskiej. Wtorek najczęściej jest to wytrzymałość specjalna, przygotowanie pod małe gry. W środę znowu najczęściej jest siłownia, ale tu już przechodzimy w akcent mocy, czyli na ciężarach szybsze wykonanie, plus w środę najczęściej też jest duża gra, czyli już są elementy taktyki wchodzą, pozycjonowanie piłki z bocznego sektora, ustawienie. Tu jest dużo, dużo komunikatów dla bramkarzy. W czwartek już przechodzimy coraz bliżej w stronę szybkości, przyspieszenia, jeżeli chodzi o aspekty motoryczne, plus dalej technika bramkarska. Do tego dochodzi gra nogą. Często też tą grę nogą, jeżeli jest czas, można wpleść też we wtorkowe treningi. No i piątek już reakcja, szybkość, przyspieszenie, stały fragment gry, też gra na przedpolu, no i potem mecz. Nie mogę w naszej rozmowie nie wspomnieć także o tym, jak, tu jestem ciekawy Twojej odpowiedzi, wcześniej pracowałeś w końcu między innymi z Radkiem Janukiewiczem, tak bardzo doświadczony bramkarz. Masa występów na poziomie ekstraklasy, teraz młodzieżowcy, wcześniej też byłeś w Chojniczance, też pracowałeś z młodzieżowcami. Jestem ciekawy, jak tutaj porównać, jak wygląda taka praca z na przykład właśnie zawodnikiem takiej klasy jak Radosław Janukiewicz. Znaczy jest to na pewno sama przyjemność, bo ja nie będę tutaj mówił, że ja przychodzę jako trener do klubu, jako młody trener i będę alfą i omegą. Wręcz przeciwnie, ja też czerpałem dużo wiedzy od Radka, czy wcześniej jak był doświadczony Rafał Misztal, czy nawet jak był Andrzej Witan, który też już przecież nie jest już bramkarzem młodzieżowcem, wiadomo, jeszcze na pewno dobrych kilka lat pogra, z tego względu mu się bardzo dobrze też prowadził. I tutaj troszkę ta praca inaczej wygląda. Na pewno więcej jest rozmów na temat też samych treningów. Może nie tak, że ja się ich pytałem, jak mają wyglądać, ale dużo podpytywałem też, jak to oni pracowali w innych klubach, jak na dane sytuacje treningowe reagowali. Też czego bramkarz sam od siebie potrzebował w treningu, czy na przykład potrzebował czegoś więcej na siłowni, czy może bardziej zluzować na siłowni, więcej na boisku. Na przykład Radek miał tak, że Radek nie lubił bardzo, jak miał dwa dni wolne po meczu. Czasami jak drużyna dostawała i często z Radkiem też robiliśmy tą jednostkę treningową zaraz po meczu. Czyli na pewno doświadczenie, duża wiedza, z której też ja starałem się korzystać. Pracowitość i przede wszystkim fajnie jest mieć takich bramkarzy, jeżeli mamy właśnie perspektywicznych też młodych, bo i oni pomagają młodym bramkarzom
w rozwoju. No, a na pewno no, wiemy, że z wiekiem to jest doświadczenie, jest spokój w bramce, który może dać drużynie. Także o każdym z tych doświadczonych bramkarzy, z którym miałem okazję pracować, mogę tylko powiedzieć, że dzięki również za pomoc. Mam nadzieję, że ja też Wam pomogłem. No i tyle. To będzie piękne zakończenie naszej rozmowy. Gościem Chojniczanka TV był trener bramkarzy w Chojniczance, Paweł Skiba. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję również. Pozdrawiam.